Miejska Biblioteka Publiczna w Lembolku przygotowuje sporą niespodziankę dla swoich czytelników. Już po wakacjach odwiedzający placówkę będą korzystać z wypożyczalni działu dla dorosłych w nowej aranżacji. W sierpniu też będziemy starali się przygotować wypożyczalnię dla dorosłych już w nowej odsłonie, w nowej aranżacji. Na obecną chwilę są to przygotowane projekty plastyczne. Przygotowujemy w tej chwili taki projekt plastyczny, co ma się zmienić, jak mają wyglądać poszczególne pomieszczenia. Na pewno udostępnimy wszystkie pomieszczenia naszym czytelnikom, czyli będzie dostęp do całości zbiorów, nie tak jak teraz tylko do literatury pięknej, również do literatury popularno-naukowej. Myślę, że będzie to spora rewolucja, jeśli chodzi o wygląd wypożyczalni dla dorosłych. Realizacja całego przedsięwzięcia składa się z dwóch modułów. W pierwszym etapie będziemy aranżować właśnie wypożyczalnie dla dorosłych, wymieniać tam meble, robić nową taką identyfikację wizualną poszczególnych zbiorów. Natomiast w drugim etapie, w przyszłym roku, będziemy modernizować filię naszej biblioteki. Także mam nadzieję, że uda nam się to wszystko zrealizować w miarę sprawnie, w miarę szybko, tak żeby już od września czytelnicy mogli korzystać z biblioteki. No, bardzo dużo zależy od budowlańców, jak sprawnie przeprowadzą termomodernizację, jak sprawnie zostanie przeprowadzony remont budowlany wypożyczalni dla dorosłych, ale jesteśmy pełni dobrej, no, jesteśmy dobrej myśli w każdym bądź razie i sądzimy, że wszystko nam się uda. Środki na rewolucyjny remont biblioteki pozyskano z wieloletniego programu Kultura Plus z priorytetu Biblioteka Infrastruktura Bibliotek. Dostaliśmy środki w wysokości 340 tysięcy złotych. Gro wydatków to są oczywiście wymiana regałów, zakup nowych mebli bibliotecznych, lady nowej bibliotecznej do wypożyczalni dla dorosłych. Gratulujemy grantów i życzymy pomyślnego remontu. Oczywiście okiem naszej kamery będziemy śledzić przebieg jego pracy.